Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności o jakiej porze to oglądacie. Z tej strony wasz ulubiony Przemek Best Games i dzisiaj pokażę wam mega odcinek z mega szczęściarzami, którzy mieli mega szczęście otwierając mega boxy. Czyli w skrócie 9 najlepszych reakcji na trafienie legendy w Brawl Stars. A propos mega boxów, to właśnie ty możesz jednego z nich wygrać. Wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał, z dzwoneczkiem zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz, od jakiego czasu mnie subskrybujesz, czy jest to tydzień, dzień, rok i tak dalej. I zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo jak każdy wie, tam pojawiają się wyniki, także musisz go obserwować, żeby się po prostu dowiedzieć, czy wygrałeś. Link macie na dole w opisie. Jedziemy z tym śledziem. Nie ma to jak zacząć odcinek od reakcji, która na pewno poprawi wam humor. Jeden z moich widzów wysłał mi swoją reakcję na trafienie Spike'a, jednak nie była to zwykła reakcja. To była wykrzyczona reakcja. Popatrzcie sami. Mam Spike'a, kochani! Mam Spike'a! Mam Spike'a! Mam Spike'a! Czy widzisz to? Ej, to nie jest prank! To nie jest prank! Słowo prank kojarzy mi się z Marcinem Dubielem. Wam też? Ale spokojnie, wierzymy ci, że nie zabawiłeś się w Marcinka i naprawdę trafiłeś tę legendę. Spokojnie. Mam Spike'a! Why you mówiłem, że będzie legenda! Ja myślałem, że to będzie Rico! Słuchajcie, mam kaktusa, a nie mam nawet Rico! Patrzcie, nie mam Rico! Powiem tacie, że drapnąłem legendę! Śmiało wysyłajcie swoje reakcje na mojego Insta PrzemoPBG. Wystarczy w prywatnej wiadomości wysłać link do swojej reakcji na YouTubie. Każdy chciałby się pojawić u mnie w odcinku. A może tobie się to uda? Kto wie? To będzie najdziwniejsza reakcja ever. Ja dosłownie nie mam pojęcia, co tam się zadziało. Pewien chłopak nagrał opening, ale przy trafieniu bula udaje wyścigówkę. Przy trafieniu Broka próbuje beatboxować. A gdy trafił legendę Spike'a, to zaczął na niego mówić Spajkito. Po meksykańsku chyba. Reakcję znalazłem w internecie i w sumie cieszę się, że nie jest mojego widza. Sami przyznacie, że jest, no, bardzo dziwna. Ta osoba po trafieniu kruka nie mogła wydobyć z siebie innego słowa niż, uwaga, kruk. Powiedziała je aż 21 razy pod rząd. Aż musiałem policzyć, bo sam byłem ciekawy, ile razy. Chłopak na dodatek był cały roztrzęsiony i powiedział, że aż ręce mu się trzęsą. Popatrzcie tylko na to. Ale cieszę się, że Brawl Stars dał tej osobie aż tyle radości. Cieszę się z jego szczęścia. Oglądasz mnie właśnie w tym momencie i nie subskrybujesz mnie? Czas to zmienić i to jest właśnie najlepszy moment do tego. Zostaw suba, bo to jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy, uwierz mi. Subskrypcja mojego kanału to najlepsze, co w tym momencie możesz zrobić. Kolejna reakcja została nagrana specjalnie dla mnie. Nawet dostałem pozdrowienia na samym początku. Pozdrawiam cię, Przemek, jak bardzo serdecznie. Każdy ma mega boxa, otwieramy. Też pozdrawiam was, chłopaki. Na początku wszyscy myśleli, że gdy w skrzynce znalazło się 6 przedmiotów, to na pewno musi być w niej legenda. Jednak okazało się, że jest to... A zobaczcie sami, nie będę wam spoilerował. Na 3, 2, 1... To masz 6 przedmiotów! O kurde! 6 przedmiotów! Serio macie? Tak! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale bardziej zazramy!
pan będzie. Frank! Yes! Jaki parciarz! Waczkowi! Żółwik macie! Chłopakom, a konkretnie jednemu z nich udało się trafić Franka. Może nie jest to legenda, ale reakcja jest naprawdę przednia i na dodatek nagrana przed szkołą. Nie zdarza się to często i nie otrzymuje często takich reakcji. Także powiedziałem sobie, Przemek, koniecznie musi się dać do odcinka, bo by się zmarnowała. Nawiasem mówiąc, chciałbym zobaczyć, jak zareagowaliby na trafienie legendy, skoro tak bardzo cieszyli się z Franka. A wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy też chcielibyście zobaczyć ich reakcję na legendę. Ilu z was otworzyło już w tym nowym roku Megaboxa? Przyznajcie się w komentarzach, co trafiliście, bo ta osoba zaczęła nowy rok z przydupem. Udało jej się trafić kruka, co bardzo, ale to bardzo ją ucieszyło. Zaczęła piszczeć ze szczęścia. Dosłownie. Nie każdy z was ma legendę na swoim koncie. Niektórzy mogą otwierać setki megaboxów, a i tak nic im się nie trafi. Jednak są też osoby w czepku rodzone, które mają po prostu tego farta. Ten chłopak w pierwszym boksie trafił Leona i nie mógł wytrzymać ze szczęścia. Leon! Tu! Leon! Leon! Jaki koniec? To dopiero początek, dopiero teraz zaczyna się prawdziwa gra w Brawl Stars. 6 przedmiotów w Brawl Stars oznacza jedno. Trafiłeś postać. Nie zawsze jest to legenda oczywiście, ale i tak już wtedy jest dobrze. Ten gracz zaczął już naprawdę bardzo krzyczeć, gdy tylko dowiedział się, że trafi jakąkolwiek postać. Nie wiedział jeszcze, czy to będzie legenda, czy nie. Okazało się, że jest to Bibi, ale ta radość jest po prostu bezcenna. A gdyby zamiast Bibi trafił się Kruk albo Spike, ten chłopiec chyba już by w ogóle wyskoczył z siebie z tej radości. Niemniej jednak gratuluję Bibi i naprawdę reakcja przednia. Nie mogłem pozwolić, żeby się zmarnowała, musiałem wam ją pokazać. Legendy w Brawl Stars są tym, co gracze lubią najbardziej. Ja na przykład najbardziej lubię patrzeć na waszą radość, gdy otwieracie te megaboxy i trafiacie legendy. No to jest naprawdę, coś niesamowitego dla mnie. Sam uśmiecham się wtedy do siebie od ucha do ucha, bo wiem, że jest to wasze spełnienie marzeń. Właśnie ta reakcja jest tego przykładem. Jestem dumny z was wszystkich, dlatego jeżeli macie reakcje podobne do tych, które widzicie w odcinku, to wyślijcie mi je na mojego Instagrama. Przypominam, żeby zrobić to w prywatnej wiadomości i wysłać po prostu link do swojej reakcji z YouTube'a. Wstawić to na YouTube'a i wysłać mi. Nie ma na co czekać, nie każdemu dane jest pojawić się w moim odcinku. Jest nowa postać! Jest! W końcu! To się nagrywa! To się nagrywa. Halko, to się kameruje! Dawaj, Paweł! Oczywiście robię sobie już takie śmieszki, heheszki, bo mam taki dobry humor dzięki waszym reakcjom. Mam nadzieję, że wam, moim widzom, też go poprawiłem. Ale tak wracając do tematu, to chciałbym wam pokazać mega reakcję, mega szczęściarza, który w mega boksie trafił Spike'a. Spike! Czy wy to widzieliście? Spike'a trafiłem na odcinku. Teraz na pewno wszyscy koledzy będą mu zazdrościć. Kto ma legendę, ten wie, jak to w szkole jest. A wam, która reakcja przypadła najbardziej do gustu? Powiem wam, że wybór jest bardzo, bardzo, ale to bardzo trudny. Pokazałem wam w końcu aż 9 najlepszych reakcji na trafienie legendy w Brawl Stars. Jest z czego wybierać, oj jest. Ja osobiście postawiłbym na drugą, bo nie widziałem jeszcze osoby, która beatboxowałaby i udawała wyścigówkę trafiając
grając różne postacie. Ale nie chcę wam nic sugerować, sami podejmijcie decyzję i napiszcie ją w komentarzu na dole. Pamiętajcie, aby wbijać na mojego Instagrama i wysyłać mi swoje reakcje. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby właśnie teraz zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, jeżeli materiał ci się spodobał. Zaobserwuj mojego Instagrama, bo pojawiają się tam naprawdę ciekawe fotki, a także zobacz inne moje filmy, które teraz ci się wyświetlają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia! Widzę ten przetarty szlak, widzę ją i nie wiem, czy to znak.